Nowa lepsza prawda, propaganda i dyktatura. Jak się zachowywać przy policji i jakby nas czasem zachowywać przy policji? Nie ma, 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 nie
Powiedz jedno słowa, mogę ci dać. Nie ma tego, czego nie przymiotać. Powiedz jedno słowa, mogę ci dać. Nie ma tego, czego nie przymiotać. Gdynia, młody polski port na Bałtyku, rośnie i rozwija się z dnia na dzień. Święto Narodowe 3 maja stało się manifestacją serdecznych uczuć dla armii. Oddziały wojskowe przygotowują się do defilady na polu mogotowskim. Serdecznie powitani przez naszelnego wodza, mali Poleszucy byli następnie podejmowani przez polski Biały Krzyż na tarasie jednej z kawiarni stołecznych czekoladą Fuksa i lodami Pingwin. Pracownicy zakładów podróżnych. Thank you.
Cześć wszystkim. Spotkaliśmy się tutaj po przerwie. Tak jak Sejm miał przerwę i myślał, że się zmęczymy i znudzimy, tak myśmy też sobie zrobili przerwę. Ponieważ nam też się należy wolne od wychodzenia na ulicę. Teraz w czasie pandemii, kiedy powinniśmy zachowywać dystans, także zachowujcie. Teraz zamiast zajmować się służbą zdrowia, w tym momencie PiS w dalszym ciągu zajmuje się wszystkim innym. Wszystkim innym niż to, co jest tak naprawdę ważne. W tym momencie to, co się podziało 18 listopada, dwa dni temu, w Warszawie, kiedy barierkami ogrodzono Sejm, nawet nasz wicemarszałek Czarzasty urósł do roli Supermana, który pobił podobno policjanta. To, co się wtedy, dwa dni temu działo w Warszawie, jest nie do pomyślenia. Policja informuje, mamy stan epidemii. Kontynuujemy. My mamy legalne. Legalnie tu jesteśmy. Nie mamy w tym momencie jeszcze stanu wyjątkowego. Tylko i wyłącznie w stanie wyjątkowym można by nam było zabronić. W tym momencie stanu wyjątkowego nie mamy. Wprawdzie Kaczyńskiemu się marzy, żeby był wyjątkowy. Ale tak jak tutaj koleżanka ma napisane, że PiS to ideologia. PiS to jest odmienny stan umysłu. Ponieważ oni nie zajmują się tym, co powinno, czym powinni się zajmować w czasie epidemii. W tym momencie wiceminister bezpieczeństwa tak dba o nasze bezpieczeństwo, że wyrzucił nas na ulicę. To przez niego tutaj jesteśmy. Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to on będzie siedział. Nie tak jak ostatnio powiedział z mównicy sejmowej, że inni będą siedzieć. To przede wszystkim on będzie siedział. On będzie siedział, a nie inni. Niestety, ale to jest odmienny stan świadomości. To, co oni reprezentują sobą.
to dzięki rządom PiS-u i dzięki temu, że łamią prawo, możemy nie mieć funduszy z Unii Europejskiej. Niestety, ale to oni to robią. Oni się tego boją. Oni w drugą stronę przedstawiają. Ostatnio się pan Jaki przejęzyczył i powiedział, że Morawiecki oszukuje. I chyba to jeden raz jedyny powiedział prawdę, że Morawiecki faktycznie oszukuje. Także nie ma naszej zgody na takie traktowanie. Dlatego musieliśmy wyjść tutaj na spacer, musieliśmy przyjść, musimy być. I dlatego właśnie pod biurem PiS-u. Ponieważ nasze państwo dzięki rządom jest krajem bezprawia. Solidarność naszą bronią! 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 Chwilę nas nie było na ulicy, w międzyczasie okazało się, że kolejne afery wybuchają w związku z klerem. To co oni wyprawiają, to co po 89 poszła rząd wraz z Kościołem za pan brat, oni nam gotują piekło. Musimy zostać drugą Irlandią i musimy zrobić tak, żeby był rozdział Kościoła od państwa. Nie możemy na to pozwolić. Ponieważ w dniu dzisiejszym już tak samo ukazał się artykuł na temat sióstr prezentek. To, co się dzieje w szkołach katolickich. Już kiedyś powiedziałam, że ci, którzy chodzą do kościoła katolickiego, uczą się w szkołach katolickich, zostaną lewakami. Bo taka jest prawda. Ponieważ dzieci się wychowuje, a nie tresuje. I tutaj Kaczyński, który nigdy w życiu nie miał dzieci, też nie wie o tym, że z narodem się rozmawia, a nie naród się tresuje. I wypuszcza tutaj przeciwko nam mundurowych i podjudza nazistów tak samo. Ponieważ on nie chce z nami rozmawiać. On cały czas tylko terroryzuje. Ktoś nigdy nie miał żony ani dzieci? Kochani, policja stoi i mówi nam, uwaga, tu policja. Niech oni nas usłyszą, powiedzmy im, uwaga, uwaga, tu obywatele! 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 I chciałbym zapytać panów policjantów, czy im jest wstyd za ich kolegów z Warszawy, za tajniaków napakowanych bezmózgich, którzy atakują bezbronne kobiety, tych, którzy atakują pokojowe demonstracje, niczym nie sprowokowani. 11 listopada, kiedy przez Warszawę maszerowała banda agresywnych nazistów, banda agresywnych nacjonalistów, policja chowała się w bramach. Teraz, kiedy przez Warszawę szedł marsz pokojowych demonstrantów, policja postanowiła się wyżyć. Tylko dlatego, że przyjmuje rozkazy od niejakiego Mariusza Kamińskiego, który jest przestępcą. Zdejmij mundur, przeproś matkę! Zdejmij mundur, przeproś matkę! Zdejmij mundur, przeproś matkę! Zdejmij mundur, przeproś matkę! Zdejmij mundur! I chciałbym przypomnieć to, co już wcześniej mówiła Agnieszka. Nie można rozporządzeniem złamać, zabronić, zmienić naszych praw konstytucyjnych. Zakaz zgromadzeń, zakaz w cudzysłowie jest wydany rozporządzeniem, w związku z czym nie obowiązuje. Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo!
8 ustawy o policji, nad którą szanowali. Artykuł ten mówi, że mają nie tylko prawo, ale mają obowiązek. Policjanci, panie i panowie, którzy tam stoicie, macie obowiązek odmówienia wykonania rozkazów niezgodnych z prawem i za podążanie za tymi rozkazami, które są niezgodne z prawem, poniesiecie kiedyś odpowiedzialność. Wasi koledzy z Warszawy będą siedzieć. Politycy PiS też będą siedzieć. Pójdziesz siedzieć! W tej chwili Polska przestaje być państwem prawa, dawno już przestała, jest państwem mafijnym, w którym to pieniądze rozpływają się w magiczny sposób. Jak myślicie, skąd ma pieniądze Straż Narodowa? Banda agresywnych bandytów szkolona przez niejakiego Bąkiewicza? Nie wiem, ale nie sądzę, że to są z ich składek. A teraz pomyślmy sobie o tym, że nagle gdzieś zniknęło 70 milionów złotych, które poszły na respiratory, których nie ma. I co, jak myślicie, gdzie te pieniądze mogły pójść? Jacek Sasin ich do kieszeni nie wziął ich do kieszeni Szumowski. One poszły po to, żeby utrzymać bandytów, którzy mają nas pacyfikować. Bandytów, którzy będą robić za PiS brudną robotę. To jest zachowanie mafii, nie pozwolimy na to. Precz z faszyzmem! Pamiętajcie o tym, oni się nas boją, dlatego wyciągają te olbrzymie grupy policji, ściągają całe stada sob do Warszawy, bo się boją. I trzymajmy się tego, pamiętajmy o tym. Oni się boją, a my mamy moc, my obywatele, bo nas jest więcej i my mamy rację. Będziesz siedzieć! Każdy totalitaryzm ma co do siebie, że się kiedyś w końcu kończy. I tak jak skończył się czasy PRL-u i nastała niestety ustawa I w tym momencie wielu milicjantów straciło swoje uposażenia, nie mają emerytury, mają ją obniżoną, więc ci panowie w tych mundurach już też pamiętają, że PiS w końcu odejdzie od władzy, że też mogą stracić. Przyjdzie ustawa, przyjdą normalne rządy, będzie praworządność w Polsce i też stracicie przez to, że wychodzicie przeciwko normalnym ludziom. Wszystkie protesty kobiece, wszystkie do tej pory były pokojowe i one są pokojowe. My nie wychodzimy tutaj, żeby atakować. Nie wychodzimy tutaj, żeby się bić. My wychodzimy protestować przeciwko krajowi bezprawia. My chcemy mieć prawa. My walczymy o prawa kobiet, o prawa osób LGBT, o prawa mniejszości. My walczymy o to, żeby wszyscy mieli prawa. Wychodzimy po to, żeby wszyscy mieli prawa, ale my jesteśmy demonstracją pokojową. Przeciwko nam nie trzeba pałek, przeciwko nam nie trzeba gazu. My jesteśmy pokojowo nastawieni. Zresztą nasza policja rzeszowska raczej o tym wie. Jeżeli nie będzie głupich rozkazów z góry, to będą stali i będą mówili ze szczekaczki, że demonstracja jest nielegalna. Ale demonstracja jest legalna. To w Warszawie policjanci są nadgorliwi. To w Warszawie dają im premię za to, żeby bili kobiety. Do narodowców już aż tak bardzo się nie wysilali.
Wprawdzie 11 listopada było trochę akcji policji, ale to była już tylko i wyłącznie pokazówka. Pokazywali, że cokolwiek robią, że cokolwiek działają przeciwko naziolom i przeciwko innym kibolom. Później Pankiewicz tłumaczył się, że to nie jest tak, bo osoby z Marszu Niepodległości były grzeczne. Tylko nie wiem, na którym on Marszu Niepodległości był. A Krzysiu Bosa, który miał być samochodem, no to był samochodem. Tylko jechał jako kierunkowska, z którą stronę mają iść. Także nie ma takiej możliwości, żebyśmy tutaj wszyscy, żebyśmy walczyli. Tak, owszem, walczymy, ale walczymy pokojowo i walczymy z rządem. Walczymy z ludźmi, którzy są na tyle ograniczeni, że chcą ograniczać nam nasze prawa, nam kobietom. Tworzą strefy wolne od LGBT. Nie chcą przyjmować uchodźców. Ciągle są anty. Anty prawom człowieka. Na to nie ma naszej zgody. My chcemy, żeby Polska była krajem praworządnym. My chcemy, żeby Polska była krajem demokratycznym. I my chcemy, żeby Polska była krajem, w którym nie łamie się praw człowieka. A jedno, czego najbardziej rządzący się boją, to boją się tego, że my jako naród zjednoczymy się. I obalimy. I że będziemy solidarni. I że jedna grupa z drugą grupą pójdą ramię w ramię i będą walczyć przeciwko nim. Ponieważ tak jak właśnie koleżanka ma, PiS to jest ideologia. Obalimy. Kiedy państwo mnie nie broni, mojej siostry będę bronić. Kiedy państwo mnie nie chroni, mojej siostry będę bronić. Kiedy państwo mnie nie broni, mojej siostry będę bronić. Kiedy państwo mnie nie broni, mojej siostry będę bronić. Ledwo słoneczko uderzy okno złocistym promykiem. Budzę się chorzy i świeży sam te państwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Albo gdy święto jest w luźnie, zanurzam się aż po uszy w miłej moralności bliźnie. I najserdeczniej tłumaczam Bogu ludzkości ojczyźnie. Ja cię mam.
granaty państwowe okrzykiem. Bogu ludzkości ojczyźnie. Santy państwowym okrzykiem. Blokując drogę, łamie prawo. Nie wolno utrudniać życia innym ludziom, mieszkańcom naszego miasta. Za agresywne zachowania i niszczenie mienia grozi odpowiedzialność karna. Nie łam prawa. Stosuj się do poleceń policjantów. Prosimy, spokojnie odejdź. Uwaga, uwaga! Uzyskamy prawo dostęp do aborcji. Dzięki temu, że zostało to nagłośnione. Dzięki temu, że jest taka możliwość. Osoby, które same dokonują aborcji, nie są kryminalizowane. I pamiętajcie to. Jeżeli którakolwiek z kobiet potrzebuje tej aborcji, nikt nie jest kryminalizowana, czyli nie popełnia przestępstwa. Jeżeli kobieta, która potrzebuje aborcji, sama odzywa się do aborcyjnego Dream Teamu, dzwoni na infolinię Aborcji Bez Granic, czy kontaktuje się ciocia Wasia czy ciocia Wienia, nie podlega żadnej karze. Jeżeli chcesz aborcji, to możesz ją sobie sama zrobić. Nikt nie ma prawa ci tego zakazać. I nasze prawo, pomimo tego, że jest tak porąbane, też ci tego nie zakazuje. A jeżeli kiedykolwiek, którakolwiek z dziewczyn za to, że zamówiła tabletki porodne, czy tabletki do wykonania aborcji farmakologicznej, jeżeli którakolwiek, kiedykolwiek będzie za to wzywana, to tylko po to, żeby ją zastraszyć. Tylko po to policja to wtedy robi, żeby zastraszyć. Ale nie mają prawa wszcząć żadnego postępu działania przeciwko. Ponieważ to, że kobieta sama sobie zamawia tabletki, nie podlega w Polsce żadnej karze. To, że kobieta będzie chciała się dowiedzieć, jak może to zrobić, jak może wyjechać, też nie podlega karze. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie, to zawsze możecie to zrobić. Seks to nie grzech, ciąża nie kara. Zechce aborcji, będę ją miała. Myślę, czuję, decyduję. To jak w 2016 roku kobiety wyszły na ulicę, nic rządzącym nie dało do myślenia. I teraz, w dobie pandemii, pozwolili znowuż na to, żebyśmy wyszły na ulicę. Tylko popatrzcie się, że teraz, to oprócz nas, wyszła jeszcze gastronomia, taksówkarze i inni. Ponieważ ludzie wychodzą, ponieważ ta władza im się nie podoba. Ponieważ ta władza w tym momencie pokazuje, że mamy państwo z tektury. Ponieważ to państwo nie ma u nas ani praworządności, ani demokracji. Zresztą to, co pokazują, Polska bez kobiet to będzie pół demokracji. Będzie totalitarny. Nawet nie. Będzie dyktatura.
Łamiesz prawo. Nie wolno utrudniać życia innym ludziom, mieszkańcom naszego miasta. Za agresywne zachowania i niszczenie mienia grozi odpowiedzialność karna. Nie łam prawa. Stosuj się do poleceń policjantów. Prosimy, spokojnie odejdź. Uwaga, uwaga! Uwaga! Ten protest jest nielegalny. Biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu ludzkiego wizku, narażał się na poniesienie kary. Nie rozchodzi! Boicie się krzyczeć, boicie się milczeć, boicie się mamy, boicie się krzyczeć, boicie się myśleć, boicie się oddychać, boicie się działać, boicie się żyć, boicie się umierać, boicie się nie bać! Wielki problem małych ludzi! Co pomyśli o was to? Bądźcie szybko do swej klatki, tak by się nie wydało to. Siło odrywa, siło odrywa, nie wiemy o was nie. Pana moja, wielki problem małych ludzi, sobie dobre stanowisko, sobie spokój, sobie wszystko, tracić ich, sobie wszystko. Wszystko, bardzo wszystko, tylko że układy i pieniądze, oto życie dzieci nam. Paranoja, co myśla, co wyśmiewuje, wydał was, co wyśmiewuje, wydał was. Zamykacie usta, lepiej jeszcze nie wychylać, kartoteka będzie pusta. Cicho odbywać, cicho żyć, niech nie wiedzą o was mi. Nie, 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 nie
Niedawno opublikowane badanie opinii publicznej, 70% Polaków i Polek poparło te protesty, które miały miejsce na ulicach Polski dwa tygodnie temu, tydzień temu. 70% popiera to, o co my walczymy. 13% 13% deklarowało, że brało udział w protestach. To raczej jest za duża liczba, bo to by oznaczało 4 miliony osób. Ale wiemy, że w szczytowym momencie na ulicach było 400 tysięcy. Takiej skali protestu w tym kraju nie było od ponad 20 lat. I to jest coś, co nakazuje... To jest coś, co daje rządowi kilku do myślenia. Dlatego musimy przychodzić. Musimy przychodzić zawsze, gdy coś się dzieje. Tak jak dzisiaj. Przyszliśmy tu, ponieważ dwa dni temu policja znów brutalnie potraktowała pokojowo protestujących. Ubrani po cywilnemu, antyterroryści w tłumie wyłapywali ludzi, bili ich pałkami teleskopowymi. Widzimy to na nagraniach. Oni tego nie robili z przyjemności. Dostali taki rozkaz. Ta władza chce znów nas zastraszyć. Podobnie było razem, gdy aresztowano Margo i kolektyw Stop z Durą. Również wydano rozkaz policji, że brutalnie potraktowała protestujących. Za każdym razem władza ma jeden cel. Chce nas zastraszyć. Chce, byśmy się bali przychodzić i bali protestować. Ale my nie możemy właśnie się przestraszyć. Musimy pamiętać, że mamy prawo demonstrować. Mamy prawo wyrażać na ulicach swój gniew. To jest element demokracji. To, że stoimy tu i mówimy, że nam się nie podoba to, co się dzieje. Demokracja to nie tylko wybory co 4 lata. To także takie zgromadzenie, jak te dzisiejsze, jak te, które odbywają się w Polsce od ostatnich 2 tygodni. Na czasie. Dlatego pamiętajmy, za każdym razem, że władza próbuje nas przestraszyć, my nie możemy się cofnąć, bo jeżeli raz się cofniemy, to ona wygra. Będą stosowali coraz brutalniejsze środki, aż w końcu zupełnie zamilkniemy i przestaniemy pojawiać się na ulicach. Dlatego gdy ktoś wiedział, gdy policja w Warszawie, nie było to w Rzeszowie nie mieliśmy wielkich problemów z policją, ale w Warszawie, jeżeli coś się takiego dzieje, my musimy to przychodzić i musimy wyrażać solidarność. Rzeszów, Warszawa! Wspólna sprawa! 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 Paweł wspomniał o rządzie, ja? Myśmy zapomnieli o naszym tradycyjnym przesłaniu dla rządzących. Co im powiemy? Wypierdalać! 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 Konfederację. Agnieszka wcześniej powiedziała ważną rzecz na przykładzie aborcyjnego Dream Teamu. Jednym z efektów, takich, których się już nie odbierze, tych protestów jest upowszechnienie wiedzy na temat aborcji. To co Agnieszka mówiła. W Polsce poddanie się zabiegowi aborcji nie jest karalne. I to nie jest powszechna wiedza. I jednym z zadań tych protestów jest to, bo nie uda nam się teraz zmienić prawa. Nie wypracujemy tutaj na tych demonstracjach nowego, porządnego prawa aborcyjnego. Ale możemy zadbać o to, żeby po tych demonstracjach dużo więcej kobiet wiedziało, jak może postępować w sytuacji niechcianej ciąży. Gdy zagraża jej życie, a lekarze nie chcą jej pomóc.
że może zwrócić się o pomoc do określonych kolektywów, choćby Amocja Bez Granic, że może przeprowadzić do 12 tygodnia aborcję farmakologiczną w domu i jest to bezpieczne i nie jest niezgodne z prawem. To jest ważna rzecz, dlatego zachęcamy do odwiedzania profilu Manify Rzeszowskiej. Tam pojawiają się co jakiś czas informacje na ten temat i ważne jest to, żeby te informacje upowszechniać. Jeżeli choćby to zostanie po tych protestach, to i tak będzie wielkie zwycięstwo. Cały czas zapraszamy do odwiedzania strony Manify. Dlatego, że środki dostępne do aborcji farmakologicznej akurat polecamy te strony, które wiemy, że są bezpieczne. Ponieważ to są środowiska, to są osoby, które współdziałają z innymi krajami i które robią to dobrze i legalnie. Robią to bezpiecznie. Aborcja wcześniej była dostępna. Już w latach 60. aborcja była dozwolona w trudnych przypadkach kobiety. To kobieta decydowała, kiedy jest trudny jej przypadek. To ona decydowała, czy ma trudną sytuację finansową, czy trudną sytuację społeczną. To wtedy kobieta decydowała. Niestety w 93 roku zabrano tą przesłankę. Od 93 roku już nie może kobieta powiedzieć, że jest jej ciężko, że jest jej źle. Wtedy w latach 60. dozwolono aborcję właśnie dlatego, z trudnej sytuacji życiowej kobiety, ponieważ bardzo często do szpitali trafiały kobiety po nieudolnie dokonanych aborcjach. Dlatego cały czas mówimy, z jakich stron można korzystać, jeżeli którakolwiek z osób będzie chciała dokonać aborcji. To, żeby zrobiło ją bezpiecznie. Ponieważ aborcja powinna być dostępna. Niestety przez zgniły kompromis aborcyjny, który mamy, od 2016 roku na Podkarpaciu nie została wykonana ani jedna legalna terminacja ciąży w szpitalu. Wszystkie osoby, które nawet miały przesłanki medyczne w wyniku gwałtu, wszystkie kobiety musiały się udać na turystykę aborcyjną. Jeżeli to nie była turystyka na Słowację czy do Niemiec, to na pewno musiało to być minimum wyjazd do innego województwa. My tutaj na Podkarpaciu najwięcej żeśmy przeżyły. Dlatego to właśnie Podkarpacie powinno najwięcej walczyć. Ponieważ już teraz, w momencie kiedy nam zrobili strefę wolną od aborcji, kiedy całe Podkarpacie jest strefą wolną od gender i od LGBT, to właśnie my musimy walczyć najbardziej o prawa człowieka. Mamy prawo protestować! 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 Pierwszy śnieg w tym roku pada. Zima wasza, wiosna nasza! Polska biała tylko zimą! 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 To 2 lata temu, 20. Taką samą sytuację. Wtedy też było zimno. Teraz też jest zimno. I też wychodzimy. I też walczymy.
Pomnik czynu rewolucyjnego kobiet. Bardzo fajna nazwa i to jest właśnie adekwatna nazwa do tego, co się dzieje. Kobiety nigdy nie dostały żadnych praw. Kobietom wiecznie nie wolno czegoś było. Kobietom wiecznie czegoś zakazują. Dlatego właśnie pomnik czynu rewolucyjnego kobiet tak powinien się nazywać. Ponieważ ten pomnik jest kobietą. Rewolucja jest kobietą! 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 Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj po to, żeby pokazać naszą jedność z Warszawą. Żeby pokazać, że się jednoczymy z tym, co się stało w Warszawie. Ponieważ nie ma naszej zgody na uciszanie siłowe pokojowych demonstracji. I dlatego tutaj żeśmy dzisiaj wyszli. I będziemy wychodzić za każdym razem, jeżeli cokolwiek będzie się złego działo w Polsce. Bo to jak już kolega mówił, to, że my się jednoczymy, to, że my pokazujemy swoją solidarność, tego rządzący obawiają się najbardziej. Ponieważ tak jak w latach 80. działała solidarność, dzięki której zostało chociaż trochę demokracji wywalczone, tak teraz my tak samo musimy walczyć. Żeby wszyscy muszą się zjednoczyć. Solidarność! Naszą bronią! 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 Chciałam wszystkim gorąco podziękować za przybycie. Miło mi was wszystkich widzieć, ale może spotkamy się innym razem. Zimno jest, jedna jesień. Dziękujemy dla kierowców. Zimno jest, także pogoda nam nie sprzyja. Także następnym razem poprotestujemy. Śledźcie fanpage Manify, tam będą bieżące informacje. I bądźmy gotowi, żeby wyjść kolejny raz, bo nie można się poddawać. Za daleko zaszliśmy, widać, że oni się nas boją. I naprawdę to można wygrać. Można im powiedzieć, żeby spierdalali i to zrobimy. Możemy grzecznie im powiedzieć. Uciekajcie stąd szybciutko. Prędziutko. Także dzięki wszystkim. Wybierna. Szary człowie! Wasze ręce krwawione! Szary człowie!
Rozjechały, skurwysyny, rozjechały, leciały, pełni radym nienawiści, absolutny plan władzy kontrolować, chcą wszystko ludzi karać za poglądy, oto koniec demokracji, koniec wolności. Czyta korowy, pierdalać całą waszą propagandą z drewotami, nazistami, wypierdalać prostakami, stoję panu lepszą zmianą, z fałszywymi uśmiechami, wypierdalać z komisjami, z nieszczerymi modlitwami, skurwysyny. A wy w kolejce stoicie? Żeby was spisali? Możecie się ustawiać. Przechodzimy sobie. Przechodzimy. Proszę bardzo, przechodzimy. No. Trzeba przechodzić. Co to za chwilę? Za udział za spacerowanie. Aha. Jakiś mandat czy coś? Nie, pozdrowienia od PiS-a. No ale się przeznaczymy dalej. Zdejmij mu to po tym nadwoju, ja czego. Ale mamy tu drugi raz, ja tylko ja zakupiliśmy. Ale ten będzie na tyle. Nie, to nie ruchu, ale tym razem. Na No ale po co pyskują? Dziewczynki takie młode, wiesz? No, ale mówili spisane, tak. Pisać się mają. Tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, tak.
ci chyba dostali. No dobra, to ja czytam, pani nie ma maseczki. No czekaj! Ale to ciągnij ją. Nie ma, rączka. Dobry wieczór. Chodzi o prewencję policji. Proszę Państwa, w związku z udział w nielegalnym zgromadzeniu musimy Państwa wylegitymować. Czy mógłby Pan swoje tak, młodszy aspirant Mielnikiewicz, oddział prewencji policji w Rzeszowie. Prosiłbym o okazanie dowodów osobistych. Wylegitymujemy Państwa. Tylko to zgromadzenie było legalne, proszę Pana. Z jakiego powodu Pan chciałby zlegitymować? Ja się już na proszę Pana, w związku z tym, że było organizowane zgromadzenie, które było wedle prawa nielegalne, i też proszę pana, ale proszę podaj mi pan skończyć, proszę pana, też leciały słowa, jakie leciały momentami. W związku z tym wylegitymujemy państwa, będą prawdopodobnie prowadzone czynności wyjaśniające w tej sprawie i tyle z naszej strony. Dobrze, ale ma pan świadomość tego, że to zgromadzenie było legalne. Rozporządzeniem nie można odebrać praw konstytucyjnych. Proszę pana, ja pana rozumiem, ja wykonuję swoje polecenia, no właśnie, które zostały przekazane. Chciałem przypomnieć o artykule 58 ustawy o policji, gdzie jest powiedziane, że jeśli ma pan podejrzenie nielegalności rozkazu, powinien pan odmówić, zgłosić to przełożonemu. Także prosiłbym sobie też to wziąć na przyszłość, przynajmniej pod uwagę, żeby pan nie wykonywał rozkazów nielegalnych, ponieważ, jak panowie dobrze wiecie, obecna władza zrobiła ustawę dezubekazyzacyjną i wam być może też to się przytrafi. Od pana niestety, mogę prosić dokument? Tak, proszę bardzo. Powinniście może nas rozpoznawać, macie nas przecież wylegitymowanych nie raz i nie dwa. Wróciłem 6 kg przez trzy protesty zaraz na początku. A później zacząłem się zrobić domu, to ja 5 kg nie. Tydzień straciłem, 2-3 dni wróciłem. Parę a co ty masz? Nie. To dobrze. Ja bym nie wiem. Ja bym dał się łopak gotować bez mnie. Jak ty sobie teraz radzisz? Kurczę, wiesz co, nie mam chyba dawać obiadu. I dlatego też tak nie zrodła. To jest pewna metoda. Dobra, ja jadę, bo ja muszę jeszcze na rzecz pracować. Podobna Dziękujemy, dobranoc, miłego wieczoru. Dziękujemy, do widzenia. Ja ci to naprawdę oddam, bo chodzi tam chodzi za mną tak jak nie miały transparent, tylko też chodziło. Ale co to po prostu tam z nimi? Tylko spisali dane i tyle? A to z czego pan jest, z jakiej? Rzeszów 112, bo takie tu. Pan jest z Rzeszów 112 na żywo. Tak. Zostałam spisana i zostałam poinformowana o tym, że kierują wobec mnie wniosek do sądu.
Za co? Za udział w nielegalnym wydarzeniu. No, pani została spisana i będzie wniosek do sądu za udział w nielegalnym zgromadzeniu. A my kończymy powoli. Chyba nas już tutaj nic ciekawego nie spotka, nietypowego. Gdyby coś proszę przyszło, tak, takie, które są na naszych stronach. Albo no, to na po prostu napiszcie na fanpage. Napiszcie na manifest. Jak to cokolwiek dostaniecie. No, tak. Aha, i możecie dostać też na przykład albo pismo z policji na o przesłuchanie. Tak. To polecam na tym przesłuchaniu po prostu nie przyznawać się do winy, odmówić składania zeznań. Lepiej takie rzeczy w sądzie robić, bo policja to przekręci. A jak dostaniecie telefoniczne zaproszenie, to można zignorować. No telefoniczne raczej nie, bo nie chciałam podać telefonu. Aha, to, no. Prosili o telefon? Tak, prosili o telefon. Proszę, proszę, proszę mi o telefon. Nie w każdym razie najlepiej na policji po prostu odmawiać składania zeznań. Wtedy oni skierują do sądu wniosek o ukaranie. Jak przyjdzie ten wniosek, 7 dni jest na złożenie sprzeciwu. To jest jedno zdanie, składam sprzeciw. Tak, ale to proszę się odezwać, to powiem co ja. No mogłam się nie legitymować, raczej nie. Nie. Nie, no bo stali przy mnie i... Zawsze przy... mogą. Znaczy nie zawsze, ale no, to już hardkorowcy się nie legitymują. Okej, okay. Żeby mnie wynieść. Tak, no więc właśnie. Także ważne, żeby nie przyjmować mandatu, bo mandat jest przyznaniem się do winy. Dobra, w dalszym ciągu na żywo, więc jeszcze raz bym prosił o powiedzenie telewizjom. Czego? Pani została spisana i co ma teraz zrobić? Jeżeli dostanie jakieś pismo w związku z tym spisaniem, bo się może skończyć tylko na spisaniu i sprawa może być niekontynuowana, ale jeżeli gdyby dostała jakieś pismo z wezwaniem na przykład na policję, to zapraszamy do kontaktu z Malinfą, będziemy podpowiadali, jak dalej postępować w związku z tą sprawą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobranoc. 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 Cześć. Dzięki. Cześć. No i koniec tematu, także gdyby was spotkało zatrzymanie przez policję w związku z tymi strajkami w Rzeszowie czy w innym mieście, uderzajcie zawsze do Manify na Facebooku, Manifa Rzeszów. To wam pomogą. A Rzeszów 112 ze swojej strony dziękuję za uwagę i streszczenie dzisiejszego spotkania oraz zdjęcia znajdziecie na naszej stronie www.rzeszow112.pl. Dzięki.